Dzień dobry, nazywam się Joanna Bachert, jestem strategiem walutowym w PKO Banku Polskim. W ostatnich dniach złoty wyraźnie zyskiwał na wartości. Odbywało się to przede wszystkim na bazie nieoczekiwanie wyraźnie słabszego dolara wobec euro, a dodatkowo złotemu nadal sprzyjały też dobre dane dotyczące krajowej gospodarki. Nominalnie kurs euro-złoty w poniedziałek uderzył we wsparcie na poziomie 4,13. A teraz przeanalizujmy, dlaczego pomimo rosnących oczekiwań rynkowych na dalsze podwyżki stóp w Stanach, w zeszłym tygodniu dolar względem koszyka głównych walut osiągnął najniższe poziomy od ponad 3 lat. Od dłuższego już czasu inwestorzy szczegółowo analizują dane na temat amerykańskiej inflacji konsumenckiej. Brak presji inflacyjnej to bowiem ostatni hamulec powstrzymujący rezerwę federalną przed bardziej zdecydowanymi podwyżkami stóp procentowych. Od września inflacja CPI utrzymuje się powyżej, zaś inflacja bazowa zbliża się do 2% celu Fedu, co wraz z jastrzębimi wypowiedziami członków Fedu nasila oczekiwania na 4 podwyżki stóp w 2018 roku. Takie założenia powinny więc korzystnie wpływać na dolara, tymczasem nadal pozostaje on pod silną presją spadkową. Na rynku wzrosły bowiem obawy, że agresywne zacieśnianie polityki monetarnej przez amerykańską rezerwę federalną może negatywnie wpłynąć na wzrost gospodarczy Stanów Zjednoczonych. Ameryka szybciej niż inne kraje rozwinięte podniosła się z kryzysu, stąd rośnie niepokój, że również jako pierwsza może zasygnalizować zwrot w drugą stronę. O takim zagrożeniu przypomniały ostatnie amerykańskie dane o sprzedaży detalicznej, po tym jak wynik za styczeń pokazał najsilniejszy spadek dynamiki od blisko pół roku na poziomie minus 0,3%. Następnie rozczarowały amerykańskie dane produkcyjne. Po 4 miesiącach wzrostu w styczniu dynamika produkcji przemysłowej spadła w Stanach w skali miesiąca o 0,1 wobec wzrostu o 0,9 zanotowanego w grudniu. Ponadto nad dolarem ciąży widmo wysokiego deficytu. Wskazuje się bowiem, że najważniejszym elementem ustawy dotyczącej reformy podatkowej podpisanej już przez Donalda Trumpa jest obniżenie podatku korporacyjnego, a jedynym pewnym rezultatem właśnie wzrost deficytu. Dług publiczny w USA niedawno przekroczył 20 bilionów dolarów, a deficyt budżetowy w ciągu dekady prawdopodobnie zwiększy się o co najmniej bilion dolarów, przed czym przestrzegała część amerykańskich senatorów. Autorzy ustawy liczą, że koszty redukcji stawek podatkowych pokryje wysoki wzrost gospodarczy kraju. Rynek zastanawia się jednak, czy będzie on wystarczający. W rezultacie dane inflacyjne, które powinny umacniać dolara, działają na jego niekorzyść, na czym korzysta obecnie złoty i inne waluty emerging markets. Na rynek docierają też opinie, że choć silne euro jest dużym problemem dla Europejskiego Banku Centralnego, to jednak Dragiemu trudno będzie obniżyć jego wartość przy pomocy samych słownych komentarzy, mając takie dane makro jak obecnie. Jeśli nie słowa prezesa, to w osłabieniu euro powinna pomóc technika. Patrząc na wykres, można nie tylko połączyć szczyty euro-dolara z lat 2008, 2011, 2014, ale też minima z lat 2009, 2010 i 2015. To daje nam klarowny kanał spadkowy i ten kwartał powinien rozstrzygnąć, czy kanał ten obroni się, czy potwierdzi się jego główna granica. My zakładamy, że się wybroni, co znajdzie odzwierciedlenie w powrocie do rosnących notowań euro wobec złotego w kolejnych miesiącach roku. Jeśli zaś chodzi o rynek krajowy, w zeszłym tygodniu poznaliśmy wstępne dane dotyczące PKB za czwarty kwartał. Choć dynamika wzrostu na poziomie 5,1% okazała się najwyższa od czwartego kwartału 2011 roku, to jednak była nieco niższa od szacowanej przez rynek. Niemniej są to wyniki wyraźnie prozłotowe, najlepsze od 6 lat. W strukturze PKB, którą poznamy dopiero pod koniec bieżącego miesiąca, najprawdopodobniej obok konsumpcji gospodarstw domowych, istotny wkład we wzroście miały też inwestycje. Oczekuje się, że może być on nawet dwucyfrowy. Pozytywnie zaskoczyły też wyniki dla rynku pracy, potwierdzając jego dalszą ekspansję na początku roku. Choć styczniowe odczyty były obarczone dużą niepewnością ze względu na zmianę próby ankietowanych firm, warto zaznaczyć, że zatrudnienie wzrosło o 3,8% w skali roku, zaś wynagrodzenie aż o 7,3%. Dane te, a zwłaszcza wysoki wzrost płac w przedsiębiorstwach, mogą spowodować jeszcze większe skupienie uwagi Rady na tym obszarze gospodarki. Nie należy jednak spodziewać się, że wpłyną na zmianę gołębi retoryki Rady.
Nadal niska pozostaje bowiem inflacja. W styczniu indeks CPI oszacowano zgodnie z oczekiwaniami na 1,9%, to jest dużo niżej niż 2,1% zanotowane w grudniu czy 2,5% w listopadzie. A jeśli do tego wskazuje się, że cały pierwszy kwartał może być z inflacją poniżej 2%, w lutym nawet w okolicach 1,7-1,8%, to można spodziewać się, że Rada Polityki Pieniężnej pozostanie łagodna w polityce monetarnej, odsuwając dyskusję o podwyżce stóp procentowych na kolejny rok. Cel inflacyjny NBP nadal nie jest bowiem przekroczony. Dane o styczniowej inflacji bazowej poznamy dopiero w przyszłych miesiącu i zapewne też nie będą one wspierały szybkich podwyżek stóp w Polsce. W najbliższych dniach złoty nadal pozostawać powinien pod wpływem czynników globalnych, m.in. oczekiwanego jastrzębiego menet ze styczniowego posiedzenia Fedu. Jednakże pozostając pod wpływem wtorkowych publikacji, zapewne potwierdzających silny początek roku polskiej gospodarki, dotyczących styczniowej produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej, ewentualne osłabienie złotego może być ograniczone. Nie jest wykluczone, że przy możliwym odreagowaniu ostatnich wzrostów na rynku euro-dolara, dodatkowo wspieranym oczekiwanymi słabszymi doniesieniami z Europy, w kolejnych dniach złoty pozostawać będzie relatywnie stabilny, choć z lekką tendencją do osłabienia pod koniec tygodnia. A tymczasem to już wszystko, co na dzisiaj dla Państwa przygotowałam. Dziękuję za uwagę. Mówiła Joanna Bachert, strateg rynku walutowego w PKO Banku Polskim.